Wstęp do bajek. Był młody, który życie wstrzemięźliwie pędził. Był stary, który nigdy nie łajał, nie zrzędził. Był bogacz, który zbiorów potrzebnym udzielał. Był autor, co się z cudzej sławy rozweselał. Był celnik, który nie kradł, szewc, który nie pijał. Żołnierz, co się nie chwalił, łotr, co nie rozbijał. Był minister rzetelny, o sobie nie myślał. Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał. A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może prawda. Jednakże ja to między bajki włożę. Witam Państwa bardzo serdecznie na Bajkach Krasickiego, programie teatralno-literackim przygotowanym przez Teatr Kameralny, prężnie działający w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie. Wierszem Wstęp do bajek powitał Państwa pan Krzysztof Szulejko, instruktor zespołu. Dzisiejsze spotkanie w pełni poświęcone jest twórczości Ignacego Krasickiego. To właśnie jego wiersze i bajki od wielu lat nas uczą, bawią i umoralniają. Czym jednak charakteryzują się bajki Ignacego Krasickiego? Dlaczego mimo tylu lat wciąż są aktualne? Z pewnością zgodzicie się ze mną, że bajki zwykle przeznaczone są i kojarzą nam się raczej z dziećmi. Są to utwory, które przedstawiają piękny, fantastyczny świat, gdzie dobro zawsze zwycięża, a wszystko kończy się pomyślnie. Bajki Ignacego Krasickiego są nieco inne. Inaczej kieruje on swoje utwory. Jego bajkowy świat nie jest wcale taki idealny, a wręcz odwrotnie. Rzeczywistość okazuje się być pełna przemocy, bezwzględna, często surowa, niesprawiedliwa i pełna chorych ambicji. W swoich utworach autor ośmiesza wady człowieka, jest bezlitośnie krytyczny wobec człowieczych słabostek i przywar. Niemniej jednak stara się pokazać dobre strony i przykłady wzorowych, słusznych postępowań. Już za chwilę Teatr Kameralny zabierze Państwa w podróż po bardzo bogatej twórczości Ignacego Krasickiego. Zaczniemy od historii o zwierzętach. Czego możemy się od nich nauczyć? Jakie prawdy zawierają bajki o zwierzętach? Zapraszam do wysłuchania bajki pod tytułem Dzieci i żaby w wykonaniu pani Izabeli Kłaczkiewicz, następnie Pan i pies w wykonaniu pani Stanisławy Kuchciak, Orzeł i sowa w wykonaniu pani Anny Zych, Szkapa i rumak, którą ponownie wykona pan Krzysztof Szulejko, a na koniec Hart i kotka, ponownie pani Izabela Kłaczkiewicz. Zapraszam. Dzieci i żaby. Koło jeziora z wieczora chłopcy w koło biegały i na żaby czuwały. Skoro która wypływała, kamieniem w łeb dostawała. Jedna z nich śmielszej natury, wystawiwszy łeb do góry, rzekła: chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie. Dla was to jest igraszka. Nam idzie o życie. Pan i pies. Pies szczekał na złodzieja. Całą noc się trudził. Obili go nazajutrz, że pana obudził. Spał smaczno drugiej nocy, złodzieja nie czekał. Ten dom skradł. Psa obili za to, że nie szczekał. Orzeł i sowa. Na jednym drzewie orzeł, gdy z sobą nocował, że tylko w nocy widzi, bardzo jej żałował. Dziękowała mu sowa za politowanie. Wtem, uprzedzając jeszcze zorze i świtanie, wkradł się strzelec pod drzewo. Sowa to spostrzegła i do orła natychmiast z przestrogą pobiegła. Uszli śmierci, a w ten czas rzekł orzeł do sowy: gdybyś nie była ślepą, nie byłbym ja zdrowy.
szkapa i rumak. Pogardzał rumak szkapą, która co dzień rano woziła mu do stajni i obrok, i siano. Rzekła mu więc: gdyby mną obrok nie wożono, skromniejszy byłbyś pewnie, nie brykałbyś pono. Hart i kotka. Hart, widząc kotkę, że mysz jadła na śniadanie, wymawiał jej tak podły gust i polowanie. Rzekła kotka, wymówką wcale nie zmieszana: wolę ja mysz dla siebie, niż sarnę dla pana. Bajka jest gatunkiem literackim znanym już ze starożytności. To wierszowany utwór, w którym zawarta jest jakaś ogólna prawda o życiu. Jej nośnikiem są często symboliczne postaci, co zapewne zauważyliście, słuchając już pierwsze bajki. Ostatnia z nich wspominała o majestatycznym harcie, który uczestniczy w dworskich polowaniach. Jest zapewne wprawnym łowcą, a jego łupem padają wspaniałe i wielkie zwierzęta. Opozycją dla niego jest przeciętna kotka, która z pozoru nie może pochwalić się niczym szczególnym. Hart spotyka swoją rozmówczynię w momencie, gdy ta posila się upolowaną przez siebie myszą. Oczywiście dla niego jest to zdobycz zupełnie bezwartościowa, no co rodzi w nim pogardę dla kotki. Ta jednak nie traci rezonu i odpowiada mu takimi słowami: wolę ja mysz dla siebie, niż sarnę dla pana. Ten zwrot zawiera w sobie morał całego utworu. Okazuje się, że jest coś znacznie wspanialszego od tego, czym zachwyca się Hart. Poeta, co oczywiste, ma na myśli wolność, pozwalającą się cieszyć nawet z czegoś drobnego, ale zrobionego dla siebie. Cóż psu myśliwskiemu z sarny, skoro i tak zmuszony jest oddać ją swemu panu? Bajkę możemy odnieść do sytuacji w ówczesnej Polsce. Ludzie służący państwom ościennym szybko osiągali wysoką pozycję, zajmowali się ważnymi rzeczami, ale nie robili tego wcale dla siebie. Sam poeta sprzyja raczej postawie kotki, czyli działaniu dla własnego dobra. To wolność i prawo do samostanowienia o sobie jest najwyższą wartością. Przyznacie, że to niesamowite, ile życiowej prawdy możemy wyciągnąć z zaledwie czterowersowej bajki, prawda? No to przed Wami pięć kolejnych. Najpierw Wół Minister w wykonaniu pani Stanisławy Kuchciak, Słoń i Pszczoła pani Anna Zych, Lis Młody i Stary pan Krzysztof Szulejko, Dwa Psy pani Izabela Kłaczkiewicz i ponownie pani Stanisława Kuchciak w bajce Kruk i Lis. Zapraszam. Wół Minister. Kiedy wół był ministrem i rządził rozsądnie, szły, prawda, rzeczy zwolna, ale szły porządnie. Jednostajność na koniec monarchę znudziła. Dał miejsce woła małpie lew, bo go bawiła. Dwór był kontent, kontenci poddani z początku. Ustała wkrótce radość. Nie było porządku. Pan się śmiał. Śmiał minister. Płakał lud ubogi. Kiedy więc coraz większe nastawały trwogi, zrzucono z miejsca małpę. Żeby złemu radził, wzięto lisa. Ten pana i poddanych zdradził. Nie osiedział się zdrajca i ten, który bawił. Znowu wół był ministrem i wszystko naprawił. Słoń i Pszczoła. Niechaj się nigdy słaby na mocnych nie dąsa. Zaufana tym pszczoła, że dotkliwie kąsa, widząc, że słoń ogromny na łące się pasie, na nią nie uważa, choć przybliżyła się. Chciała go za to skarcić. Gdy kąsać poczęła, co się stało? Słoń nie czuł, a pszczoła zginęła.
Lis młody i stary. Młody lis, nieświadomy myśliwych rzemiosła, cieszył się, że sierść nowa na zimę odrosła. Rzekł stary: bezpieczeństwo tych ozdób nie lubi, nie masz się z czego cieszyć, ta nas piękność gubi. Dwa psy. Dlaczego ty śpisz w izbie, ja marznę na mrozie? Mówił mopsu tłustemu kurta na powrozie. Dlaczego? Ja ci zaraz ten sekret wyjawię, odpowiedział mops kurcie. Ty służysz, ja bawię. Kruk i lis. Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym. Kruk miał w pysku ser ogromny. Lis niby skromny przyszedł do niego i rzekł: miły bracie, nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię. Cóż to za oczy? Ich blask aż mroczy. Czyż można dostać takową postać? A pióra jakie, lśniące, jednakie. A jeśli nie jestem w błędzie, pewnie i głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty. Skoro pysk rozdziawił, ser wypadł. Lis go porwał i kruka zostawił. Bezpieczeństwo tych ozdób nie lubi, nie masz się z czego cieszyć, ta nas piękność gubi. Przyznajcie, że to bardzo aktualny morał podkreślający, że to nie piękno zewnętrzne jest w życiu najważniejsze, a bardzo często prowadzi do zguby. Przebrnęliśmy przez 10 przyjemnych bajek o zwierzętach, ale czy to jedyne symbole, jakie w swoich bajkach stosował Ignacy Krasicki? Otóż nie do końca. Zaraz pokażemy Wam, że Ignacy Krasicki był dużo bardziej dosłowny niż się wydaje. Zapraszam do wysłuchania bajki Kulawy i Ślepy w wykonaniu pani Anny Zych, Doktor i Zdrowie, pan Krzysztof Szulejko, Sułtan w piekle, pani Izabela Kłaczkiewicz oraz księgi ponownie pan Krzysztof Szulejko. Kulawy i Ślepy. Niósł ślepy kulawego. Dobrze im się działo. Ale że to ślepemu nieznośna się zdało, iż musi zawsze słuchać, co kulawy prawi, wziął kij w rękę, ten rzecze z szwanku nas wybawi. Idą. A wtem kulawy krzyknie: umknij w lewo, ślepy wprost. I choć z kijem, uderzył bęb w drzewo. Idą dalej. Kulawy przestrzega od wody. Ślepy w brud, sakwy zmoczył. Nie wyszli bez szkody. Na koniec przestrzeżony, gdy nie mijał dołu, i kulawy, i ślepy zginęli pospołu. I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył, i ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył. Doktor i Zdrowie. Rzecz ciekawą, lecz trudną do wierzenia powiem. Jednego razu doktor spotkał się ze Zdrowiem. On do miasta, a Zdrowie z miasta wychodziło. Przeląkł się, gdy go postrzegł, lecz że blisko było, spytał go: dlaczegoż to tak spieszno uchodzisz? Gdzie idziesz? Zdrowie rzekło: tam, gdzie ty nie chodzisz. Sułtan w piekle. Na miętkiej, gdy rozkosznie spoczywał pościeli, śniło się sułtanowi, że go diabli wzięli. Przeląkł się. A gdy w piekle szuka towarzysza,
postrzegł najsamprzód ojca, a potem derwisza. Pyta go: za coś tu jest? Rzekł derwisz spytany: myślałem po sułtańsku i za to skarany. A ty, ojcze, dlaczego? Powiedz, niech cię słyszę. Dlatego, żem tak myślał jak moi derwisze. Księgi w pewnej bibliotece, gdzie była, nie pomnę, powadziły się księgi, a że niezbyt skromne, łajały się do woli różnymi języki. Wchodzi bibliotekarz, pyta się kroniki, dlaczego takie wrzaski? Dlatego się z farzem, i żeś mnie śmiał położyć obok z kalendarzem. Wszystko się tu porządnie, rzekł jej, posadziło. On zmyśla to, co będzie, ty zmyślasz, co było. Prawdą jest, że to, co czytamy w książkach, często odbiega od naszej codziennej rzeczywistości. Tak więc Krasicki trafnie zauważył, że książki zmyślają. Nie oznacza to jednak, że nie możemy dać się porwać takim literackim fikcjom i nauczyć się żyć podwójnie, w świecie rzeczywistym, jak i w każdym innym, o którym czytamy w książkach, na przykład w świecie bajek Krasickiego. Przyznajcie, że bardzo miło spędza się czas słuchając dobrej, życiowej lektury. I kończąc powoli to przyjemne spotkanie, zaproszę Was do wysłuchania trzech ostatnich bajek. Jedna z nich zaprezentuje nam najuniwersalniejszą i najprawdziwszą prawdę, jaką zna świat. Nie będę zdradzała tytułu, ale na pewno zgodzicie się z treścią bajki, która traktuje o tym, że najgłośniej dzwoni dzwon próżny. O co dokładnie chodzi? Przed Państwem bajki Wino i woda w wykonaniu pani Stanisławy Kuchciak, Mądry i głupi pani Anna Zych oraz na koniec bajka pod tytułem Koniec pani Izabela Kłaczkiewicz. Wino i woda. Przemawiało jednego czasu wino wodzie. Ja panom, a ty chłopom jesteś ku wygodzie. Nie piłoby cię państwo, rzecze woda skromnie, gdyby nie chłop dał na cię, co chodzi pić do mnie. Mądry i głupi. Nie nowina, że głupi mądrego przegadał. Kontent więc, iż uczony nic nie odpowiadał, tym bardziej jeszcze krzyczeć przeraźliwie począł. Na koniec zmordowany, gdy sobie odpoczął, rzekł mądry, żeby nie był w odpowiedzi dłużny. Wiesz, dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny. Koniec. Zmordował się na koniec ten, co bajki prawił. Żeby więc do ostatka słuchaczów zabawił, rzekł: powiem wam jeszcze jedną, o której nie wiecie. Bajka poszła w wędrówkę. Wędrując po świecie, zaszła w lasy głębokie. Okrutni i dzicy napadli ją z hałasem wielkim rozbójnicy. A widząc, że ubrana bardzo podle była, zdarli suknię, aż z bajki prawda się odkryła. Tą jakże wymowną bajką kończymy dzisiejsze spotkanie z Krasickim. Wszystkie uniwersalne życiowe prawdy udało nam się dostrzec, bo wzorem z ostatniej bajki odważnie zrywaliśmy z bajek sukienki. Oby morał tych historii przyświecał nam wszystkim na co dzień. Wystąpił dla Państwa Teatr Kameralny działający w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornym Sulinowie w składzie pani Izabela Kłaczkiewicz, pani Stanisława Kuchciak, pani Anna Zych i pan Krzysztof Szulejko. Dziękujemy za Państwa, mam nadzieję, miłą i liczną obecność i do zobaczenia.